Cześć, z tej strony Dawid Kujawa, portal studyjny się kłania. Dzisiaj mamy na warsztacie nową klawiaturkę Axiom R, model 49. Jak to w tym segmencie lubi bywać, producent również wypuścił wersję 25-klawiszową, jak i 61-klawiszową. W przypadku tego modelu mamy jeszcze 12 padów w zestawie, 8 potencjometrów, jak i 9 suwaczków. Ten 9 się prosi, żeby go mapować pod master czy sumę, jak to woli. 4 oktawy, pitch bend, modulation, przełącznik oktaw, 3 w górę, 3 w dół, to jest maksymalny zasięg zmiany oktawy. 9 przycisków funkcyjnych, w przypadach mamy fajny bajer, przycisk roll, który pozwala nam zapętlać dany dźwięk przypisany do konkretnego padu. Co ciekawe, podwójne naciśnięcie przycisku roll powoduje przy przytrzymaniu danego dźwięku zapętlenie. W takiej postaci, w jakiej będziemy chcieli, mamy 5 możliwości zmiany tempa tego zapętlenia. Domyślnie pod 5 przyciskiem funkcyjnym będzie to zapętlenie, jednak z każdym następnym, jeżeli przejdziemy na 6, 7, 8, 9, to zapętlenie będzie przyspieszać. Bardzo fajny bajer, zresztą co będę opowiadał, po prostu Wam niedługo to pokażę. Sprawia wrażenie naprawdę solidnie wykonanej, dobrej jakościowo. W przypadku potencjometrów i padów możemy zmieniać banki tym oto przyciskiem. Przy zmianie banków pady, nie wiem czy widzicie akurat ze względu na światło, zmieniają kolor. 3 banki w przypadku potencjometrów i w przypadku padów. No, daje to całkiem szerokie pole możliwości. Oczywiście przyciski transportu tradycyjnie, jak i również przyciski kontrolne dotyczące tempa, jak i edycji. Po wciśnięciu przycisku Edit klawiatura zmienia swój sposób działania, nazwijmy to w taki tryb programowania. Każde naciśnięcie guzika klawisza spowoduje konkretną przypisaną mu funkcję. Te funkcje są wypisane tutaj na górze, tak samo z tej strony. Jeśli chodzi o taki ogólny zarys, myślę to tyle. No, jest to klawiatura przede wszystkim dla osób, które lubią mieć więcej rzeczy w jednym pakiecie. Nie tylko klawiaturę, ale również pełną kontrolę nad utworem w swoim domowym studio, czy w profesjonalnym, jak to woli. Potencjometry mogą służyć do wszystkiego, prawda? Do zmiany kanału, zmiany wysyłki, efektów, do kontroli tych efektów, suwaki, głośność danych kanałów ścieżek, za pomocą padów oczywiście wybijanie partii rytmicznych, perkusyjnych, jak i również do wywoływania jakichkolwiek sampli, które sobie przypiszemy. Fajnie można wykorzystać te pady również nie tylko do wybijania partii rytmicznych, ale również w przypadku Abletona, który dzisiaj tutaj mam uruchomiony, w przypadku live'a, można skorzystać z tych padów, jak i ze zmiany banków, co łącznie daje nam 12x3, 36 możliwości do wywoływania klipów z Abletona. Działa to wtedy mniej więcej tak jak powiedzmy Launchpad od Novation, czy dedykowany do live'a przez producenta kontroly push. Można się kreatywnie pobawić, wszystko zależy od naszej wyobraźni i tyle. Tak jak wspomniałem, samo opowiadanie o klawiaturze na pewno nie uzmysłowi tego, w jaki sposób można taką klawiaturę wykorzystać. Dlatego zagramy sobie jedną z moich produkcji. Nie będzie to może nic wyrafinowanego, ale myślę, że chociaż w najmniejszym stopniu pokażę Wam, co może za pomocą takiej klawiaturki osiągnąć. Rozłożymy to na czynniki pierwsze, nazwijmy to za pomocą live'a. Wykorzystam pady, tak jak wspominałem, jak taki kontroler push czy launchpad do odpalania klipów. Potencjometr wykorzystamy do wysyłania na kanały wysyłkowe, na delay, reverb, konkretne dźwięki. No i fadery wykorzystamy do kontrolowania głośności konkretnej ścieżki. Naprawdę fajna zabawka. Zobaczcie, co można zrobić. Stop.
Coś takiego na przykład można osiągnąć za pomocą tej klawiatury. Wystarczy po prostu przemyśleć dany projekt, rozłożyć go sobie na czynniki pierwsze i naprawdę może posłużyć jako świetne narzędzie do grania na przykład live actów. Tak jak wspomniałem, pady mogą zostać również wykorzystane w sposób tradycyjny, czyli do wybijania partii rytmicznych, perkusyjnych, czy po prostu do wywoływania konkretnych dźwięków, jakie sobie przypisaliście pod konkretny pad. Mogą reagować twardo, mogą reagować miękko, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Możecie to zmienić za pomocą przycisku Edit. Następnie Velocity Curve, tutaj chodzi o ten klawisz i możecie wybrać za pomocą strzałek, czy mają reagować miękko, czy twardo, jak i również możecie przypisać konkretne Velocity, czyli niezależnie od tego, jak mocno uderzycie w taki pad, po prostu z takim Velocity, jaki ustawicie, dźwięk zostanie odbity. Działają bardzo fajnie, mogę Wam pokazać. Może być trochę sieka, ponieważ samplowałem sobie Elite Force'a, ale mam nadzieję, że to przeżyjecie. Przypisałem takie oto dźwięki. Jeszcze na finish. Mały boom. Coś takiego na szybko, bardzo ładnie się wybijają, zobaczcie sami zresztą. Naprawdę sprawnie reagują, jeżeli się je dobrze zoptymalizuje pod swoje po prostu ustawienia. Przycisk roll, o którym wspomniałem, działa mniej więcej tak. Jeżeli przyciśniemy konkretny dźwięk trzymając roll, zostanie on zapętlony. Jeżeli naciśniemy przycisk roll dwa razy, tak jak wspominałem, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka służy do kontroli szybkości zapętlania. Brzmi to tak, pod piątką. Przechodzimy wyżej. To by było na tyle, jeśli chodzi o M-Audio w praktyce. O czym zapomniałem powiedzieć, to o tym, że wystarczy samo USB. Klawiatura jest w ten sposób zasilana. Od razu działa, od razu możecie grać. Ma w sobie Hyper Control, który bardzo mocno pomaga i mapuje od razu w Pro Toolsie czy w Logicu. Niestety nie znalazłem gotowego presetu do Abletona. Bardzo możliwe, że producent wypuści go jak najszybciej na swojej stronie, będzie można pobrać. Do tego w zestawie, jak kupujecie tą klawiaturkę, dostajecie Pro Toolsa Express oczywiście wraz z iLockiem. No, pakiet instrukcji tradycyjnie i możliwość pobrania Ignite, który został stworzony przez studio Air Music Technology z Niemiec, który zresztą współpracował razem z M-Audio przy produkcji tej klawiatury. No, Ignite to jest program, który w bardzo szybki sposób pozwala zrealizować nasze, twoje, moje muzyczne pomysły w sposób szybki i tyle. O to chodzi. Wielkich cudów może tam nie można zrobić, jednak posiada ogromny zasób dźwięków i gotowych instrumentów wgranych tam przez producenta. Sama klawiatura kosztuje około 1500 zł, więc nie jest to może super mało, ale też nie jest jakoś bardzo dużo. Zmieścili się w takim, można to nazwać złotym środku, ale wiadomo, tani by było lepiej. Ale produkt jak najbardziej godny polecenia i sam myślę o kupieniu na własność jednego egzemplarza. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.